według pana jest hejt? Pełen rozgoryczenia i nienawiści post w internecie. Wydaje mi się, że to takie internetowe pozdrowienie. Takie nienawistne wypowiedzi na czyjś temat. Takie szerzenie nienawiści. Generalnie negatywne. Nie mam pojęcia. Pisanie o kimś złych rzeczy bez powodu? Nienawiść jakaś. To od angielskiego hej, tak? Pozdrowienia. Jakieś nowe rzeczy w ogóle. No, obrażanie kogoś. Znaczy ja nie wiem, jak to powiedzieć. O gwiazdach, które są obrażane. Coś tam mi się obiło uszy o jakimś hejtowaniu w mediach. Czy był pan kiedykolwiek hejtowany? No pewnie. A czy hejtował pan? No pewnie. Raczej staram się nie hejtować. W jaki sposób pan to robił? Znaczy no nie wiem, no po prostu reagowałem jakimiś wizwiskami albo czymś w tym guście. Nie, chyba nie. A może faktycznie jakoś tak w rozmowie, pewnie tak. Nie wydaje mi się. Nie, ja nigdy. Ja jestem hejterem naczelnym. Nie, staram się nikogo nie hejtować. Pewnie każdemu to się zdarza, nie powiem, że nie. Ale po co? Pewnie, że hejtowałem czasami, tak, ale tak delikatnie. No nie były to takie hejty pełne mowy nienawiści, powiedzmy, tak? To takie, myślę, że zdrowe malkontenctwo. Zdarzało mi się. Ci ludzie są tak zdesperowani, że nie wiedzą, co mają robić, jak ktoś odniesie sukces, no i po prostu robią takie dziwne rzeczy, no. A jak macie coś swojego, to zawsze są hejterzy. Hejt był i będzie i generalnie jest potrzebny, żeby ludzi ustawiać w odpowiednim miejscu i szeregu. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są hejty, hejterzy i co jeszcze? I to wszystko. To wszystko. Pan Kracy, Lemon i jego słowa są takie denne, że trzeba być z pedaliną, żeby takie coś wymyśleć, a co dopiero zaśpiewać. Dziękuję. Donatan, z***ny gruby Alfons. I ja ze swojej strony nie mogę się z tym nie zgodzić. Z każdym z tych słów. Głupia i brzydka kropka. Ta margarynka to porażka. Buziaczek. Nie znam go, ale... ale jest tak człowiekiem, że nie chcę. Z litości kupują jego płyty i chodzą na koncerty. Poraża poziomem z***ania. Słuchajcie, jestem tak zaskoczony tymi wszystkimi neologizmami, dlatego że ja na co dzień chyba tego nie czytam tak dużo. Fenomen. Dawno tak piosenki nie słyszałem. Mnie i tyle. Dziękuję, PK3, do widzenia. Bardzo się cieszymy. Właśnie dlatego ją zrobiliśmy, żeby była uważana za a w życiu osiągnęliśmy cel. Pozdrawiamy cię, Fenomen. Jeszcze raz usłyszę tego Lemona w radiu, to wszystkich. Przepraszam. Boże. Joanna Śliwińska. O, to nawet imię i nazwisko się pojawia. Uwaga. Nie mogę znieść głosu tej laski, jakby ktoś maltretował kozę. Iha! Słuchajcie, już słyszałam o maltretowaniu żab, więc generalnie kozy, żaby, spoko. Gość 33456. Oho, czyli komentarz z pudelka chyba. Jak goście, to na pudelku. Kwiatek, z małpią twarzą to może banan będzie reklamować. Jest coś w tym, dlatego że wszyscy moi znajomi mówią mi, że wyglądam jak małpa. Kinia Krysia. To pewnie dwie piszą. Kto by myślał, że staruchy potrafią pisać piosenki? Co się do bryndala czepiają? No właśnie. Użytkownik XD. Z takim płonskim tyłkiem nie ściągłbym sukienki jak ta cała Margaret. Ja też nie ściągłabym sukienki z płaskim tyłkiem. XD. Ale pani Anka 4 uważa, że z taką grubą dupą ściągać kieckę? Wstyd, Małgośka. Wstyd. Donatan, przecież to tłusta paruwa. To chyba jest komplement. To jest, faktycznie Donatan ma tłustą parówę. Nie wiem skąd ten ktoś to wie. Krążą po świecie wieści, że Donatan ma tłustą parówę, wielką tłustą parówę. Zgadzam się z tym. Ja niczym nie wiem, ale ten ktoś chyba wie lepiej. Tak. Aśka Jakuś. Na początku Lemon to była lepsza jakość, ale potem to już komercha do radia i popisy Igora. Rok temu jeszcze taki skromny, chudzinka taka nieśmiała, a teraz jak sławny, to i przypakował, że eksponuje te bicepsy, w Must Be The Music tak tych rąk nie prężył występując.
pa 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 para pa 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 fa głupią Margaret pa 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 pa. Jarek L. A może Jarek K? Nie, Jarek L. Przeczytam. No. Nie lubię Jacka Kreta. Nie, nie, nie. Moim zdaniem on udaje fajnego. Nie widzicie, jak się marszczy, kiedy się uśmiecha. Przypomina mi surykatkę. Kurczę. Przecież było cucenie Nornicy. Odsyłamy do filmiku tak. Jakiego? Cucenie Nornicy. Jarek L. Czy Jarek K. Nie wiemy, który to się podpisał. Dziękujemy ci, że mnie nie lubisz. Gość 2196. Klepko to taka prosta dziewczyna bez ambicji. Śpiewa jeden utwór, ubiera się w jeden komplet, ma jedną fryzurę, a nic ciekawego nie ma do powiedzenia. Jak to nie ma? Rży jak szkapa z najprostszych dowcipów. Słuchajcie, generalnie cóż za bogaty język. Barto Makowski. Ja nienawidzę tego Dauda Kwiatkowskiego i jeszcze mi się on wyświetla. No to blokuj mnie wszędzie i nie będzie ci się moja morda tam wyświetlała nigdzie. Moja mama ich kocha, ale ch**je za co? Nie koniec. Zasrane, głupie, spedalone i lancerskie kupy. Śmierdzą wszyscy. Jest najlepsze chyba. Polscy hejterzy charakteryzują się wybitną przenikliwością i trafiają w sedno po prostu. Czekamy na więcej, słuchajcie, bo mamy dobrą zabawę przy tym.